Cześć, z tej strony Wars of Spiders. Dziś nagramy dla was taki krótki unboxing z tego, co zakupiliśmy na giełdzie w Warszawie, która się odbyła dzisiaj. Tak krótko mówiąc, znowu poszło nam trochę pieniążków, niestety. Ale i tak. Ale kupiliśmy już tylko to, co było nam najbardziej potrzebne. W sumie tak bardzo nie szaleliśmy. Więc... Zaczniemy się chwalić od mojego kubka. Kupiłam sobie kubek do pracy, bo u mnie wszyscy się w sumie boją pająków, także myślę, że nikt go nie będzie podbierał, bo tutaj jest taka piękna pole. Może ja też się trochę przekonam do pola dzięki niemu. Tak na początek. Dodatkowo kupiliśmy wermikulit dla naszych podrostków, które są w sosierkach, w praplastach, żeby miały lepszą wilgotność podłoża. Bo to utrzymuje dobrze wilgotność, tak? Tak, dokładnie. Właśnie. Dodatkowo kupiliśmy tuby korkowe, dwie sztuk, w sumie pięć sztuk. Dwie tego typu, jedną podłużną, którą trzeba będzie lekko skrócić. I drugą, też ciekawą, ale zbliżenia jej dostaniecie w innym filmie. Mówisz? Które będzie już niedługo. Ale one są naprawdę piękne. Właśnie takie... Pełne porostów, takie prosto idealne, z lasu. Takie naturalne. Świetnie nam się udało wybrać. I w sumie bardzo tanie tak naprawdę. Dodatkowo kupiliśmy takie malutkie ścinki tub, które będą do naszych terariów z rozmiarów 10x15 i 10x20. Akurat takich ptaszników nadrzewnych, żeby ewentualnie wskazać im miejsce, gdzie mogą gniazdo zrobić. Też bardzo fajne, bo w sumie zawsze szukaliśmy takich malutkich, no nie? Nigdy nie było. A zawsze właśnie tylko takie duże można spotkać. Teraz nam się udało, na pewno się przydadzą. I teraz było to dwóch hodowców tak naprawdę. Znaczy hodowców, sprzedawców. Dodatkowo kupiliśmy takie... Nawet nie wiem jak to nazwać to naprawdę, bo są takie dwa kwiatki wysuszone. No pytaliśmy się dokładnie co to jest, aczkolwiek nie powiedzieli, nie potrafili nam powiedzieć. Nikt kwiatki nie zasuszone. Powiedzieć. Jeżeli ktoś wie jak się to nazywa, pachną takim drewnem. Bardzo chętnie byśmy się dowiedzieli pełnej nazwy. No ale... Możecie wstać w komentarzu. Na pewno nam się też przydadzą, trochę urozmaicą terrarium. Dodatkowo, oczywiście dołączyła do nas karmówka. Tam jeszcze gra karmówka poprzednia, ale to już jest inny rodzaj. Kupiliśmy taką paczuszkę na hodowlę karaczanów tureckich subadult. Dodatkowo dokupiliśmy wyleń karaczana. Tu jest chyba 1000 sztuk, akurat po naszej przedszkole. I dodatkowo dokupiliśmy świerszcze kubańskie. Świerszcze kubańskie. Nie czekoladowe, bo są zbyt takie twarde dla tych naszych pająków. No właśnie nie wiemy czemu. Wolą takie większe. Niektórzy mówią, że powinny jeść bez problemu, a jak ostatnim... W sumie czekoladowe, patrz, dalej to nam grają. One ostatnim... są mega głośne i takie właśnie takie twarde, takie ciężkie. Jak się tym tak trochę porusza, to aż tak... Wszystko grzechocze, nie? Takie są ciężkie naprawdę. W ostatnim czasie dawaliśmy je i dla Brachypelmy Smithy, i dla Tepina Ocheniusa Velaceusa i jeszcze Nandu Chromatusowi i nie chciały ich jeść. Kubańskie czy te tradycyjne bez problemu. Znaczy tradycyjne, domowe. Bez problemu zjadły. A tych czekoladowych nie chciały. Trudno. To co dalej? Dodatkowo dokupiliśmy takie trzy pojemniczki na mniejsze pajączki, które są naprawdę świetnie wykonane dla takich początkujących osób, które mają na przykład pająka, który już jest zbyt duży na kliszówkę, a nie chciałby używać Matchboxa. Jest to taki pojemniczek z przykryweczką, którą można otworzyć albo w całości, albo może być otwarty tylko do karmienia. Nagramy takie delikatne zbliżenie dla was. Może już z lampą. O. Jak widać są już dziurki wentylacyjne z dwóch stron. Z przodu i z tyłu.
Z dołu jest taka. Pajęczynka nawet narysowana. No i tutaj mamy właśnie otwieranie albo całościowe, całe wieczko zdejmujemy, albo można tylko tak, ten mały urywek, tylko do karmienia. Także naprawdę super sprawa. I tak naprawdę jest to cenowo prawie identyczne co Modbox, więc szczerze mówiąc, gdybyśmy my mieli do wyboru albo Modbox, który mamy szykować, przekuwać i szykować dla pająków, albo w ogóle jakieś takie pojemniczki, to byśmy woleli takie pojemniczki, bo nie dość, że ładniej pająk w tym będzie wyglądał, prościej jest do karmienia, to jeszcze nie ma zabawy jakichś tam robienia dziurek wentylacyjnych, kompletnie nic. No i też są całe przezroczyste, więc u góry będziemy widzieć pająka, a w Modboxie mamy tak naprawdę żółtą pokrywkę albo jakąś niebieską. Albo niebieską, więc dużo wygodniejsze. Przejdźmy do konkretów tak naprawdę. Do meritum. Do meritum naszego unboxingu. Kupiliśmy 4 pajączki. Zaczniemy może od najmniejszych, które nabyliśmy od Arendt. Są to 2 maluchy. Mhm. Heterotele violacelle. Dobrze, też zrobimy takie zbliżenia. Tylko że tutaj chyba jego nie będzie widać. No co ty? To nie wyjdzie on tak naprawdę. Jego to może być ciężko pokazać. Daj mi kasę. Żeby nie brać nic palcem. Tak, może dać mi pojęcie, bo jakby maluch wyskoczył, to zawsze będzie łatwiej go złapać. Możemy poświecić telefonem. Ja tu nic nie widzę. No właśnie też nic nie widzę, tak naprawdę. Ja są zakochane te pajączki. A, jest. O, to jest takie maleństwo, widzisz? Możesz się pani przybliżyć. Dobra, nie trzeba. Ja postaram się. Postaw, no dobra. To ja sobie zrobię takie ładne. Teraz na torfie. Co się będzie dało? Postaramy się wam dodać zdjęcie dorosłego osobnika. No, na razie to tylko mógł. Z boku. Na narożniku filmu. Jak na razie tak naprawdę nic nie widać, ale no dołączyły takie, no powiedzieć, nowe dzieci do przedszkola, o którym wcześniej wspominaliśmy u nas. Kolejnymi ptasznikami są Tepinochenius violaceus, samica, i Cyriopagopus sp. Hatihati. Najpierw może go Hatihati pokażemy. Też staram się zrobić zbliżenie z telefonu. Mhm. Tu jest już podrostek. Oj. Kiepsko. Zrobił trochę sieci. No i się ukrył. Ukrył się? Mhm. Chyba wszedł tam pod swoje gniazdko. A, widziałem go. Tak? O, wychodzi. Nie, szkoda mi się widać. To by nie się denerwować. I niszczyć mu tego, co on stworzył sobie w pojemniczku. Ewentualnie zbliżenie jeszcze pajączków pewnie dostaniecie od Weroniki na Facebooku. Więc zapraszam was przeglądać na naszego fanpage'a, na którym często są stawiane jakieś ładne zbliżenia naszych maluchów i podrostków. No to przejdźmy do konkretu. W ostatnim czasie nagraliśmy filmik, który jest na naszym fanpage'u, z napełnienia bulbusów naszego samca Violaceusa.
którego również kupiliśmy od Przemka z Pinotera, którego serdecznie pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy pana Przemka, już wielokrotnie od niego kupowaliśmy. Pokażemy jeszcze naszego samca, który właśnie, może pamiętacie, my go już mamy około pół roku. Jest sporo zdjęć na fanpage'u z nim. Możesz dać. I też jest na naszym kanale oczywiście aranżacja, jak go kupiliśmy i robiliśmy mu terrarium. Wszystko to może być na kanale. Zobaczyć. Otworzyliśmy go? Postaram się, tak żeby ci nie wyskoczył, bo on ostatnio jest bardzo ruchliwy. No ten papinochanius w ogóle jest mega ruchliwy. Jeszcze po ostatniej filince jest tak owłosiony, że mi to przypomina goryla. O, ale piękny jest. Jest już piękny, jest dorosły. I właśnie ostatnio Łukaszowi udało się uchwycić to zachowanie, kiedy napełnia swoje bulbusy. Czyli jest już gotowy do populacji. Do populacji. No i dlatego postanowiliśmy... Z czego my się bardzo cieszymy. Dlatego postanowiliśmy dokupić mu samiczkę. Bo jak wiecie, samce no nie żyją długo po ostatniej wylince, tak? Więc byliśmy właśnie samiczkę. I chcieliśmy to dobrze wykorzystać. To co, pokazujemy naszą samiczkę. Tak, tutaj mniej samiczka. Już ma nabrane kolorki. Podobno jakiś czas temu przyszła wylinkę, więc tylko raz będzie już widać. Poświecisz od razu. Piękna. Jak widać, jest trochę zmęczona. Ale już kolorki też jej widać. Nóżki ma podobne do samca. Ma podobnie owłosione. Takie szczoteczki ma. Tylko, że jest albo trochę młodsza. Albo po prostu jako samiczka ma mniej tych włosów na nóżkach, bo nie. Samiec ma takie bardziej wszystko ogłoszone. Ogłoszone. Więc to było tylko tak naprawdę na tyle z unboxingu z giełdy. Lecz to jeszcze nie koniec. Zapowiadaliśmy wam w ostatnim czasie, szczególnie przy powrocie z Zakopanego, że pojawi się drobna niespodzianka u nas na kanale. I czas tak naprawdę na nią nadszedł. Więc jak na razie widzicie, że jest trochę rozpierdziel u nas na stole, ale już za chwilę zobaczycie coś, co zapowiadaliśmy. Także szybka migawka. Szybka migawka, pstrykamy palcami i zaraz wszystko się pokaże. Trzy, gotowe? Dobra. Gotowa? No. 3, 4. Także wracamy do was już z naszymi terroriami, bo to jest właśnie ta niespodzianka, którą zapowiadaliśmy. Były zamówione one od konstrukcji szklanych. Te cztery sztuki były zamówione na wymiar. I wszystko jest zrobione idealnie. Co idealnie do milimetra. Naszej szafki. Mieliśmy je odebrać sobie na giełdzie, aczkolwiek... Stwierdziliśmy, że bez sensu jest to wozić autobusem, no, bądź taksówką. A na przykład jak wracaliśmy z Zakopanego, stwierdziliśmy, że możemy odebrać je osobiście i poznać właścicieli tak naprawdę. Zobaczyć, jak to tam wygląda, to cała ich... Jak to się nazywa? Zakład szklarski, powiedzmy. Można coś powiedzieć. Takiego, no nie? Bo oni to sobie wszystko wykonują u siebie tam. Na miejscu. Na miejscu. Także wracając z Zakopanego do nich zajechaliśmy i teraz mamy właśnie te piękne terraria, to jest aż 6 sztuk. Są 4 dla pająków nadrzewnych w wysokości 30 cm. Tutaj są troszkę takie, może pokażemy lepiej. Tutaj są takie na długość 25 i tu węższe takie. Na szeroko, typowo 14 cm. 14 cm, tak. No i takich jest 4 sztuki. Do tego mamy terrarium takie szersze. Ono będzie na jakiegoś pająka nadziemnego. Jeszcze się trochę kłócimy z Łukaszem, który tu wejdzie, bo mamy takie swoje różne typy. Ewentualnie może pod wykonach żołądek. Zobaczymy jeszcze. No zobaczymy. Z tym tu jeszcze pomyślimy. Ono jest właśnie takie szersze, trochę niższe, bo ma 20 cm wysokości, tak?
szerokości mam? Jest 30? 30 ma, tak. 30, tak, dobra, mam około tu 20. 20. Dokładnie. 30, 20 na 20, dokładnie. Tak. Jest. I jeszcze mamy jedno terrarium. Ono jest takie wyjątkowe, bo... Można powiedzieć, że było najdroższe. Ono... 20 na 20 na 20, otwierane od góry. Na zawiasie. Tak. To jest terrarium specjalne, które czeka na taką malutką naszą pierwszą grupówkę. Znaczy naszą. Głównie dla Weroniki, żeby się przekonała. Mamy pomysł, jak to fajnie zaaranżować. Ale jeszcze się chwilkę wstrzymamy, żeby Weronika się 100% do nich przekonała. No ale skoro terrarium już jest, to prędzej czy później. Woleliśmy już wziąć wcześniej. Jak już wzięliśmy i te, to już zamówiliśmy to dla Poły, żeby tak się psychicznie nastawić i żeby też w sumie był koszt tańszy, bo myśleliśmy, że będzie z wysyłką, więc oczywiście jakby wysłali jedną paczką, to wyszłoby taniej. A i tak odebraliśmy osobiście, więc... Na grupów, do grupówki już chyba coraz bliżej na naszym kanale, bo jeszcze dzisiaj po prostu na tych targach widzieliśmy u jednego z wystawców Spiders Factory. Taką piękną grupówkę, około 150 sztuk Poets i Loterii. Regalisów. Przepiękna grupówka. Będziecie to też mieć na naszej takiej krótkiej relacji z giełdy, bo też staraliśmy się coś dla was nagrać. I mieli tam dokładnie, znaczy około 150 sztuk. I to nie takich maluchów L1, L2. Tam było, nie wiem, L6, L7. To były takie pod mniej więcej 2 dc pajączki. Naprawdę była piękna, przepiękna. I można powiedzieć, że trochę z zazdrości mamy zamiar zrobić podobny, bo strasznie nam to się spodobało. Pięknie to wygląda. Więc mam nadzieję, że już niedługo pojawi się to i u nas. No ale patrząc na te wszystkie terraria, możecie się domyślić, ile teraz u nas będzie aranżacji. A my jeszcze nie możemy doczekać, żeby się tym wszystkim zająć, bo mamy super rośliny, pająki, wszystko, czego tylko potrzeba. Braplasty tak samo też będą do zaaranżowania i sosierki podrostków. Mamy zamiar stworzyć taką nową playlistę, która będzie mniej więcej może nie tylko dla początkujących, ale po prostu coś takiego innego. Krótkie filmy, żeby coś nowego zrobić. Żebyście więcej widzieli o naszej hodowli. No ale to wszystko w swoim czasie, także śledźcie nas. Zapraszamy was do naszego fanpage'a, na którym wszystko będzie ładnie wyświetlane, na którym pewnie niedługo wyświetli się też jakiś konkurs, o którym już długo, długo mówimy, ale się szykujemy do niego. Bo chcieliśmy, żeby to było porządnie zrobione, a nie jakieś takie, jak to niektórzy youtuberzy robią tam terroryści, że po prostu robią konkurs na 2000 osób i jedna osoba dostaje jednego pająka L1 czy L2. Dla nas to jest trochę takie głupie. Bo jeżeli już robisz konkurs, to powinien to być konkurs dobrze zrobiony, porządnie. Żeby osoba, która dostanie, była naprawdę zadowolona. Cichutko. O, rozegrały nam się trochę. Cichutko. Też mam coś do powiedzenia. No, także żegnamy się. Wszystko będziecie widzieli na fanpage'u i na kanale. W takim razie kończymy. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie naszego filmu. I do usłyszenia. I do zobaczenia. Na razie. Pa.